Nowy start w Małopolsce oraz Wróć z Powerem to projekty Wojewódzkiego Urzędu Pracy przygotowane z myślą o osobach, które w ostatnim czasie przebywały za granicą i wróciły do kraju. Obie oferty mają pomóc emigrantom znaleźć zatrudnienie bądź założyć działalność gospodarczą. Są to projekty dedykowane do osób, które dłużej były za granicą i stamtąd wróciły do naszego województwa. Podstawową różnicą w tych dwóch projektach jest grupa odbiorców, osób, do których te projekty są skierowane, ponieważ Nowy Start w Małopolsce to projekt dla osób po 30 roku życia, które wróciły z zagranicy w ciągu ostatniego roku i nie mają pracy. Natomiast projekt Wróć z Powerem jest skierowany do osób przed 30, które wróciły z zagranicy w ostatnim roku i nie mają pracy. Oba projekty Wojewódzkiego Urzędu Pracy są skierowane do osób powracających z zagranicy, nie posiadających zatrudnienia bądź pracujących. Warunek jest jeden: od powrotu nie może upłynąć więcej niż pół roku. Wszystkie usługi są całkowicie bezpłatne, a można skorzystać m.in. z usług doradcy zawodowego czy konsultanta. Doradca zawodowy to taka osoba, która pomaga odnaleźć danej osobie swoje mocne strony, podpowie, jacy pracownicy są poszukiwani przez pracodawców, wesprze w napisaniu CV lub listu motywacyjnego, albo po prostu przygotuje do rozmowy o pracę, również pokaże, w jaki sposób można się zorientować w tych ofertach na rynku pracy, które się pojawiają. Też myślę, że doradca zawodowy podpowie we właściwy sposób, jak dana osoba ma się w sposób właściwy zaprezentować przed pracodawcą. Projekty oferują także usługi specjalistyczne, takie jak porady prawne, podatkowe, psychologiczne, a także możliwość tłumaczenia dokumentów. Mamy też sesje rozwojowe, tak zwane mastermind, które są okazją do nawiązywania współpracy i wymiany doświadczeń. Natomiast osoby po 30 roku życia mogą otrzymać bony na szkolenia w ramach innych projektów realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, projektów kierunek kariera i kierunek kariera zawodowa. To są inne projekty i w ich przypadku uczestnik szkolenia musi za nie częściowo zapłacić. Szczegółowych informacji można szukać na stronach Wojewódzkiego Urzędu Pracy czy stronie pociągdokariery.pl. Można również zasięgnąć informacji telefonicznej, a stacjonarnie umówić się w Krakowie, Tarnowie lub Nowym Sączu. Wystarczy skontaktować się z nami. Dane znajdziecie Państwo na naszej stronie internetowej, czy można w popularne wyszukiwarki wpisać nazwę naszych projektów, czy naszego urzędu. Tam znajdziecie numery czy adresy mailowe do nas i proponuję, żeby rzeczywiście skontaktować się z nami, bo ta oferta jest naprawdę ciekawa. Projekt dla osób 30+, czyli Nowy Start w Małopolsce, będzie realizowany do końca lutego 2022 roku. Projekt Wróć z Powerem o rok dłużej.